Co jest? Mogę poglądać telewizję? Możesz, tylko mi kanałów nie zmieni. Jakie możesz? Co możesz? Przecież ty masz karę. Co? Do końca tygodnia masz karę. I koniec, kropka. No dobra. A co oglądasz? A co się dokładnie? No, ciebie to nie musi wcale nic interesować. To nie jest ten, dla dzieci. No dobra, ale w ogóle jak się ten program nazywa? Dobra, ty mnie nie ciągnij za język. Uciekaj mi stąd. Przeszkadzasz mi w ogóle oglądać. Ja wiem, o co ci chodzi. Ty będziesz mnie tu teraz zagadywał, dydy i będziesz oglądał. W tej chwili. Słuchaj. Nie, telefonu też nie dostaniesz. Pewnie telefon chciałeś. Nie, chciałem pilota, bo u mnie się telewizor świeci. Chciałem go wyłączyć, żebym ja nie mógł nie oglądać. A to świeczka jest? To mi świeczka, żeby się świeciło. Ty już nic nie wymyślaj, nie ma żadnego pilota. Jak się świeci? Co ci się świeci? No się świeci i tak jak masz w telewizorze tą ikonkę, tak lata się odbija od ścianki do ścianki. To sobie to możesz oglądać. W ping-ponga sobie pogra. Idź. Mogę? Możesz. Naprawdę? Naprawdę. To jest jedyny wyjątek, co możesz na karze oglądać. Jak ci się ta ikonka odbija, idź. Tobie też odbija, za to, że ci odbija się, to będę sobie na ikonkę jak się odbija. Na ramy sobie się odbija. Uciekaj, bo ja... A w ogóle, to czemu ja mam tą karę? Jak to czemu masz karę? Trzeba było myśleć, co się robi, a nie. Ale ja wiedziałem doskonale, co robię. Tylko ja nie wiem, dlaczego ty mi dałeś karę. No jak to dlaczego? No bo ci się należała. Tylko tyle mam do powiedzenia? To chyba ty masz mieć coś do powiedzenia. Nie denerwuj mnie, idź mi stąd, bo ja oglądam program. O i reklama teraz jest jo. Dobra, przyjdę jak się reklama skończy. Idź mi stąd, idź. Oglądaj sobie tam ping-ponga tego swojego, idź.